Cześć kochani, dzień dobry, dziękuję, że jesteście. Przede wszystkim po pierwsze dajcie znać, czy mnie dobrze słychać i czy muzyka, która jest w tle, dzień dobry Marto, która jest w tle nie przeszkadza temu, co teraz mówię, gdyż nie mogłem wyjść z domu po mikroport, znaczy nie mogłem, ale stwierdziłem, że tak też będzie dobrze, więc dajcie znać po pierwsze, czy mnie dobrze słychać, a po drugie, czy muzyka w tle nie przeszkadza temu, co mówię teraz. Cześć Aniu, cześć Paulino, Paulo, cześć Agata, dzień dobry. Muzyka cudna, ona jest dostępna w internecie, na YouTubie, nazywa się Manifest Miracle. Podwyższ swoją wibrację. Takich materiałów jest bardzo dużo na YouTube. Sydney pozdrawia, dzień dobry. Buenos dias, piękna muzyka, no dobrze, cieszę się. Muzyka trochę za głośna, dobra. Dobrze, trochę przyciszyłem. Ona i tak nie będzie cały czas, więc niech się trochę osób uzbiera. Ja jestem cicho, muzyka, więc jeszcze może ściszymy trochę muzykę. Teraz powinno być dużo lepiej. Dziękuję Wam, że jesteście. Przede wszystkim chciałbym chwilę z Wami porozmawiać. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to też pojedyncze postaram się wyłapać i wtedy na nie odpowiedzieć. Natomiast te komentarze przewijają się dosyć szybko, więc jeszcze przyciszę muzykę, więc mogę nie wyłapać wszystkich. O, moja ciocia jest. Dzień dobry, Lidio. Witam cię ciepło. I Aleksander Sienkiewicz. Bardzo mi miło was tutaj widzieć. Witam Kuala Lumpur. Moi drodzy, za chwilę sobie chwilę porozmawiamy. O Boże, jest i Ewa Ligman, najcudowniejszy anioł na świecie. Cześć Ewuś, dzień dobry. Kochani, pewnie większość z was siedzi teraz w domu i odpoczywa. Trochę z przymusu, ja również. Natomiast nie wiem, czy odczuwacie to, jak nieprawdopodobnie świat zwolnił. Nie tylko można zobaczyć to po tym, że po prostu na ulicach jest dużo mniej ludzi, ale nawet siedząc w domu odczuwa się taką energię, jak bardzo świat zwolnił. I ja wiem, że to, co się stało, to, co się dzieje na świecie, dla wielu ludzi jest sytuacją bardzo trudną, tym bardziej, że giną ludzie. Natomiast ja jestem przekonany, że ta sytuacja przepłacona wieloma życiami doprowadzi do tego, że bardzo zmieni się nasz świat, że bardzo ludzie się wyciszą, że zwolnią, że się zatrzymają. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że jesteście. Tak, piszcie skąd jesteście, ja sobie później to przeczytam. Ciekawi mnie, skąd mnie oglądacie. A reasumując, wiem, że to, co nas spotkało, jest bardzo trudną sytuacją, natomiast wydaje mi się, że już jest widoczne to, co się dzieje między ludźmi, a mianowicie ludzie coraz bardziej skupiają się na drugim człowieku, ale skupiają się też na sobie, a nie na pogoni za pieniądzem, pogoni za sukcesem, ponieważ siłą rzeczy teraz za bardzo nie ma za czym gonić. Jedyne, za czym możemy gonić, to za swoim bezpieczeństwem, więc wszyscy zwolniliśmy. A tak jak mówiliśmy w ostatnich dwóch odcinkach, jeden z Patrycją Pruchnik, a drugi z Pawłem Janem Mrozem, które bardzo serdecznie polecam, bo to są urodzinowe odcinki, specjalne, wyjątkowe, dlatego że ja jakiś czas temu dałem na kanałach taką informację, że uważam, że w tym całym rozwoju i duchowości, na drodze której jestem, zresztą jestem zafascynowany tą drogą. Uwierzcie mi, że droga, na którą wszedłem, jest dla mnie przepiękną drogą. Dajcie mi sekundę, zamknę okno. Jestem. Więc droga, na którą wszedłem, droga rozwoju, droga duchowa, jest dla mnie wręcz fascynująca. Mógłbym powiedzieć, obsesję na jej punkcie. Uwielbiam z każdym nowym etapem, na który wchodzę, odkrywać
nowe prawdy na mój temat, nowe schematy, które się we mnie gromadzą, ale też które widzę na zewnątrz. Zauważyłem, że im głębiej wchodzę w ten rozwój, im głębiej wchodzę w tę duchowość, tym człowiek dużo więcej widzi, nie tylko na swój temat, ale na temat też innych osób, świata. Coś nieprawdopodobnego. Dlatego bardzo serdecznie polecam Wam odcinek z Patrycją. To jest bardzo trudny odcinek, ale nieprawdopodobny. A praktycznie o tym samym mówi Paweł Jan Mróz, ale mówi, wydaje mi się, trochę łatwiej. Natomiast oba odcinki są warte do obejrzenia. W gruncie rzeczy Patrycja mówi o tym, czego miałem okazję doświadczyć mniej więcej 2 miesiące temu. A mianowicie pisałem o tym na swoich kanałach, mogliście to widzieć. W ogóle medytację zaczniemy za jakieś 10 minut, więc w tym czasie możecie przygotować sobie jakąś poduszkę. Ja siedzę na takiej. To jest taka specjalna poduszka do medytacji, ale naprawdę takiej nie trzeba mieć do medytacji. Ona po prostu jest wyższa. I siedząc na jej krawędzi, automatycznie moje plecy się prostują. Drugą opcją jest tak, żeby usiąść z podkulonymi nogami, czyli usiąść na stopach. I wtedy też kręgosłup będzie prosty. Sekundę. Właśnie, żeby to miało ręce i nogi, muszę sobie tak. Więc zaczniemy za jakieś 10-15 minut. Powiedzmy, że maksymalnie 10-20 zaczniemy medytację. I Patrycja mówi o tym, o czym ja też piszę, a przynajmniej staram się pisać od jakiegoś czasu na swoich kanałach, bo niesamowicie to odczuwam i chcę się dzielić tym uczuciem. Generalnie jestem facetem, który wiecznie czegoś szuka. Jestem osobą, która wiecznie chciała czuć się dobrze, bo przecież mam wrażenie, że nam wszystkim chodzi o to, żeby czuć się dobrze. Wszystko, co robimy na końcu tej drogi, jest samopoczucie. Jeżeli jedziemy na wakacje, no to jedziemy też po to, żeby poczuć się dobrze. Jeżeli nawet zdobywamy pieniądze, to przecież po to, żeby na końcu kupić coś, co pozwoli nam czuć się dobrze. Sztuką jest czuć się dobrze bezwarunkowo, czyli w takim miejscu, bez względu na to, co się dzieje wkoło ciebie, żeby czuć się dobrze. I to jest przepiękne dla mnie wyzwanie. Nie chcę się na nim za bardzo zafiksowywać, zatrzymywać, bo może wtedy rodzić też napięcia, no bo czasami trudno jest po prostu czuć się dobrze. Bezwarunkowo. Czasami jednak potrzebujemy jedzenia, potrzebujemy noclegu, potrzebujemy słońca, potrzebujemy ludzi itd., itd. Natomiast mniej więcej 1,5-2 miesiące temu doszedłem do takiego miejsca, w którym mówimy w odcinku z Patrycją Pruchnik. I to jest, moi drodzy, takie miejsce, gdzie jest nieprawdopodobnie. To jest to miejsce, gdzie, no właśnie, gdzie przestają męczyć nas myśli. Ten powrót do źródła. Ja potrzebuję trochę tej muzyki, nie wiem, czy ją w ogóle teraz słyszycie. Ten powrót do źródła to znaczy dla mnie, na chwilę obecną mojego rozumowania, powrót do tego miejsca, gdzie się narodziłem, powrót do tego miejsca, gdzie czuję miłość, która jeszcze nie jest skażona lękiem przed tym światem, lękiem przed ludźmi, co powiedzą, jak zareagują, lękiem przed tym, czy będę miał na jedzenie, czy będę miał dach nad głową. To jest takie miejsce, które ja bym opisał, że mogliśmy je poczuć, jak byliśmy małymi dziećmi. Kiedy jeszcze kultura, nauczyciele w szkole, rodzice, programy, media, reklamy nie powiedziały nam, jakim być, co robić, co posiadać. Żeby było jasne, wiele z tych osób chce nam powiedzieć dobre rzeczy i stara się nam przekazać najlepszą wiedzę. Nie każdy, no bo na przykład media często mówią nam to, co po prostu się dobrze sprzedaje. Dlatego też na moich kanałach, między innymi, z tego powodu widzicie dużo mniej reklam, bo ostatnie 2 miesiące odrzuciłem kolejne 3 propozycje, dlatego że coraz trudniej jest mi reklamować produkty, wiedząc, że wy do szczęścia nic nie potrzebujecie oprócz tego, żebyście oddychali, czyli powietrza. Można do tego dodać jedzenie, dach nad głową, ale nie te setki produktów, które są reklamowane.
Media tak bardzo chcą waszej uwagi, bo tak naprawdę chcą waszych pieniędzy. O, moja mama jest i Mariusz Kędzierski. Cudownie, dzień dobry, witam was. Wow, zobaczcie, czy to nie jest piękne, jak w tym czasie się bardzo dużo ludzi jednoczy. To jest coś nieprawdopodobnego, ale o tym jeszcze zaraz powiem. I wracając, dzięki medytacji doszedłem do takiego miejsca, właśnie mam wrażenie u źródła, gdzie poczułem się miłością. Można by powiedzieć, gdzie spotkałem Boga, gdzie zacząłem czuć się po prostu fantastycznie. Ja wreszcie nie miałem tych uczuć, tego uczucia, że coś jest cały czas nie tak, jak powiedziała Patrycja Pruchnik w wywiadzie, że cały czas czuję się nie do końca w odpowiednim miejscu. I mnie się udało dojść do tego miejsca i uwierzcie mi, to jest magia. To jest takie miejsce, gdzie zaczyna się patrzeć na wszystkich z miłością, gdzie nie ma agresji, gdzie jest akceptacja, gdzie nie ma obaw, gdzie jest olbrzymie zaufanie do tego, co się wydarzy. I to jest za darmo. Można tam dojść swoją pracą. Można tam dojść medytacją. Może można tam dojść modlitwą. Można dojść tam generalnie według mnie wyciszaniem naszego umysłu. No bo wyciszając ten nasz umysł, wyciszamy te myśli, naleciałości, wyciszamy to, co mówią nam media. Wyciszamy w nas to, co mówią nam reklamy. Pamiętajcie, że każda osoba, której słuchacie, każda książka, którą czytacie, a mam ich tutaj całą masę, w jakimś stopniu nam trochę mąci w głowie. Ja mam taką aplikację z taką opaską do mierzenia fal mózgowych, bo próbowałem kilkadziesiąt metod. Metod, gdzie w tle było napisane, co zrobić, żeby się poczuć lepiej. Tak, zrób to, kup to, wypróbuj tę metodę, tę jogę, tę medytację, tę mantrę, aby było ci dobrze. I ja tych metod próbowałem, bo miałem ten olbrzymi komfort czasowy i finansowy, że mogłem sobie na to pozwolić. A teraz mogę mówić o tym dalej, natomiast pamiętajcie, że każdy z nas jest tak unikatowy, że to na mnie zadziałało, nie musi zadziałać na was. Medytacja potrwa około 20 minut, natomiast ten materiał będzie zapisany, więc będziecie mogli, bo dostałem takie pytanie, więc będziecie mogli sobie obejrzeć ją później i za 6 minut tę medytację zaczynamy. Jeżeli możecie udostępnić ten live dla innych, to będę wam wdzięczny. Im więcej osób zobaczy tę medytację, niekoniecznie moje wywody teraz, tym wydaje mi się lepiej, bo w tym czasie wydaje mi się, że jest to bardzo dobre narzędzie, no bo właśnie wypróbowałem ich kilkadziesiąt. I finalnie doszedłem do wniosku, a wykorzystałem naprawdę rebirthing, czyli świadomy oddech, Muse, czyli opaska do mierzenia fal mózgowych, biofeedback, czyli to samo urządzenie do mierzenia fal mózgowych, które jest wykorzystywane również w NASA, floating, gdzie leży się w zasolonej wodzie, połóż ich, a w pewnym momencie zaczyna się słyszeć swoje serce. Jesteśmy odcięci od, tak naprawdę mamy temperaturę wody taką samą jak ciała, nie ma innych dźwięków, niesamowite, nie ma innych bodźców, bo nie dotykamy, tak naprawdę leżymy w wodzie zasolonej, więc trochę jakbyśmy lewitowali. Niesamowite uczucie. Wykorzystałem takie narzędzia jak ecstatic dance, jak bardzo dużo medytacji, różnych form oddechu, health kaligrafii, u samego Mastera Yanga, gdzie były pewnego rodzaju pozycje, które mają pobudzić naszą energię. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Również śpiewanie mantr. Miałem na to wiele lat. I na końcu tej drogi doszedłem do wniosku. Wykorzystałem też różnego rodzaju ceremonie, jak medycyna szamańska, ayahuasca czy San Pedro. I na końcu tych wszystkich rzeczy, które wypróbowałem i gdzieś nadal mnie czasami do nich ciągnie, doszedłem do wniosku, że w pewnym momencie trzeba odpuścić. W pewnym momencie trzeba to wszystko zostawić. Bo każda z tych metod, każda książka, nawet to, co ja teraz mówię, pobudza nas, mąci nam w głowie. A cała sztuka polega na tym, żeby dojść do tego, co jest wasze, a nie co jest Mastera Yanga,
nieco jest tego nauczyciela, czy tego, żeby dojść do zrozumienia, kim jesteśmy, jaką mamy drogę, po co tu jesteśmy, a jak do tego dojść. Wydaje mi się, że jednym z najlepszych narzędzi dla mnie, finalnie, jest tylko i wyłącznie czysta medytacja. Jest wyciszanie naszego umysłu od zbędnych myśli, obaw, różnych filtrów, ja to nazywam, naleciałości, Adaś Aleksander mówi wierzeń. A wtedy, kiedy ten szum wyciszamy, zaczynamy słyszeć siebie. Kiedy wyciszamy naszą głowę, do głosu zaczyna dochodzić nasze serce. I tam jest magia. I tam jest pięknie. Ania Kosterna, dzień dobry. Ania Kasperkiewicz, to ty? Boże, ile ja cię nie widziałem. My się znaliśmy z 15 lat temu. Niesamowite. Moja mamusia napisała właśnie, przeczytałem komentarz, na te wszystkie moje wywody. Mnie wystarczy kontakt z tobą. No jakie to piękne. Kochani, o Jezu, takie piękne serduszka lecą. Ja zawsze zapominam, bardzo za nie dziękuję. Śmiało, nie krępujcie się. Moje ego na pewno zostanie podreperowane w związku z tym. O, już widzę, że moja mama znowu dostanie więcej lajków niż cały live. Tak jest zawsze, jak moja mama się udziela. No dobrze. Za 2 minuty zaczniemy medytację. Więc wyciszanie umysłu dla mnie jest największym odkryciem. Praktykuję medytację codziennie, staram się, codziennie rano około 15 minut. Ale to też zależy, jak się czuję, bo jeżeli nie czuję się aktualnie na medytację, to nie forsuję tego, zostawiam. Może wrócę w ciągu dnia, a jeżeli nie, to następnego dnia, bo to ma nam sprawiać przyjemność. Machacie z Mielca. Dzień dobry, Mielec. Mielec? Mielec? Dzień dobry. Co to jest, taka plama? No nie, to na moim ekranie jest plama. Ja też powiem, że najprawdopodobniej w tę niedzielę... A, i Olusia jest. Olusiu, też ciebie pozdrawiam. O Jezu, Ania, to ty, niesamowite. My musimy się naprawdę spotkać na kawę. Ty do mnie napisz prywatną wiadomość na Facebooku. Więc... polecam serdecznie. Trudny, ale warto obejrzenie odcinek z Patrycją Pruchnik i z Pawłem Mrozem. 2 ostatnie odcinki urodzinowe. Od razu wam powiem, że to nie miały być odcinki urodzinowe. Nie myślałem o tym, co będzie odcinkiem urodzinowym. I po ich nagraniu uznałem, że są tak cudowne, że będą odcinkami urodzinowymi. Bo są, mam wrażenie, kwintesencją właśnie tego wszystkiego. Że zrozumienie tej wiedzy doprowadza do tego, że zaczyna nam być dobrze. Bez względu na to, czy wokół nas dzieje się trudna sytuacja, czy nie. Za minutkę zaczynamy medytację. Ja teraz na minutę muszę wyjść z kadru. Wy w tym czasie włączę wam muzykę. Bo mama dostaje podziękowania i wdzięczność za ciebie w ten sposób. Co, ile ta moja mama ma już tu lajków? Nie widzę, mamusiu. No, no nie ma to, 29. No super, 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 super. Kochani, dajcie mi teraz proszę minutę. Ja za sekundkę do was wracam, dobrze? A wy w tym czasie możecie zalać ekran serduszkami, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. I za minutkę jestem. Jestem. A że tutaj te serduszka, ja myślałem, że będą w komentarzach. Tu się leje dużo serduszek. Dzień dobry.
Ja myślałem, że w komentarzach będą i będzie cały ekran. Cały ekran będzie w serduszkach. Przycisza muzykę. Moi drodzy, macie teraz ostatnią minutkę na to, żeby sobie wygodnie usiąść. To jest medytacja dla początkujących, więc przygotowałem taką najprostszą, tradycyjną, którą jak najbardziej można. Ja właściwie z niej nadal korzystam. Oczywiście, że możemy robić to każdego dnia, tylko jeżeli czujecie, to jest najważniejsze, że wasz organizm jest najlepszym drogowskazem. On w najlepszy sposób mówi wam, czy robić daną rzecz, czy jej nie robić. Ja mam tutaj swoje pewne rytuały, więc pozwólcie, żebym się też czuł komfortowo w tej medytacji. Sobie zapalę szałwię. Ja uwielbiam, to jest szałwia. Uwielbiam szałwię zapalać. Dla mnie to jest taki rytuał, ponieważ zawsze szałwię zapalałem na medytacjach, na różnego rodzaju ceremoniach. W związku z tym mówi się, że szałwia oczyszcza energię. Natomiast dla mnie, no bo tego chyba nikt nie udowodnił, natomiast dla mnie ten zapach jest taką kotwicą, że zaczynam medytację, że zazwyczaj czuję tę szałwię przy pięknych medytacjach, znaczy zawsze medytacje prawie zawsze są dla mnie piękne i przy różnego rodzaju sytuacjach, gdzie dochodzą do mnie jakieś fajne, piękne myśli. W związku z tym zawsze ją zapalam, bo to jest takie dla mnie kotwiczenie. Widzicie dymek? O, to jest takie dla mnie kotwiczenie, zakotwiczenie się, przywrócenie, rozpoczęcie medytacji. Mam też malutki, o, i mam też Palo Santo, które również odpalam, ponieważ również bardzo lubię ten zapach. Mam tu swoją świeczuszkę z boku i lubię sobie od tego zacząć, więc pozwólcie, że nie zrobię tym razem też wyjątku bez względu na to, jak to wygląda, ale staram się coraz bardziej, aby żadne opinie i żadne obawy na mnie nie wpływały, ażebym mógł robić to, co lubię robić. I Palo Santo. Ja zawsze mówię Salopanto, mylę się. Ciocia też Palo Santo. Jeżeli ktoś ma Palo Santo, to śmiało możecie sobie teraz zapalić i je poczuć. No dobrze, usiądźcie proszę wygodnie. Czy słychać muzykę w tle? Czy ona nie przeszkadza? Dajcie mi proszę znać. U mnie płonie świeczka, jak najbardziej. Świeczka u mnie też jest. Dajcie znać, czy tę muzykę słychać, bo fajnie by było, jakby troszkę było jej słychać. Jest z nami, ja mam nadzieję, że się nie obrazi Patrycja Nitya Pruchnik, czyli Nitya Meditation, za to, że ją przywitałem, czyli gość przedostatniego odcinka. Nitya, bardzo dziękujemy, że z nami jesteś. Jeszcze raz z tego miejsca bardzo dziękuję. Właśnie, pozwólcie, że coś wam pokażę. Bo ja tu mam książkę Patrycji i dzisiaj zamierzam zacząć ją czytać. Natomiast Patrycja była gościem, tak jak już wam dzisiaj wiele razy wspominałem, odcinka, więc przywitajcie się z Patrycją, kto widział odcinek. Wie, że jest magiczny. Jest magiczny. I Patrycja trafiła na mnie, a właściwie przepraszam, ja na nią, w bardzo ważnym momencie mojego życia i to ona jest... muzyka, okej? Jest muzyczka, super, wszystko. Super, bardzo się cieszę. I to ona, kiedy ja straciłem to uczucie, odbierała ode mnie telefon, mimo że była na wakacjach. Mówiłem, Patrycja, zgubiłem, nie mam tego uczucia, nie mam tego komfortu. Gdzie to jest? Bardzo mi pomogła wtedy. Moi drodzy, zatem proszę, abyście usiedli wygodnie, to wy macie się czuć dobrze. Pozycji jest parę do medytacji, ale to wy macie wybrać te, aby było wam w niej dobrze. Ja siedzę na poduszce, którą widzieliście, a bardzo ważne jest, żeby mieć plecy wyprostowane. Przynajmniej ja tak lubię, ja się tak czuję dobrze, że plecy mam wyprostowane. Jak usiądziecie na jakimś podwyższeniu, tak jak ja na poduszce albo na złożonym kocu, na jego krawędzi albo na jej krawędzi, to plecy się automatycznie wtedy prostują i nas nie bolą. Nie trzeba ich utrzymywać przez cały proces medytacji. Ewentualnie możecie usiąść na swoich piętach, na kocyku. Wtedy też kręgosłup będzie wyprostowany. W ostateczności, jeżeli tak czujecie się najlepiej, możecie się również położyć. Super. Rekomenduję zamknięcie oczu. I zacznijcie powoli, bardzo powoli wziąć głęboki wdech i powoli
wolniej, im głębszy ten wdech i wydech, tym lepiej. Możecie robić to nosem, jeżeli wygodniej Wam ustami, bo nos macie zatkany, to możecie robić to również ustami. Im głębszy i wolniejszy wdech i tak samo powolny i dłuższy wydech, tym lepiej. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jest to oddech świadomy. Skupiacie swoją uwagę na oddechu, bo na co dzień takich oddechów nie robimy świadomie. Oddychamy tak naprawdę, żeby przetrwać. Jeżeli zajmiecie swój umysł tym, żeby ten oddech był jak najdłuższy i najwolniejszy, wtedy wasz umysł będzie odpoczywał. Możecie poczuć powietrze, które wypada przez dziurki od nosa, a następnie przez nie wpada. Skupcie swoją uwagę na tym powietrzu, a może na klatce piersiowej, która się powiększa i pomniejsza. Im wolniej i głębiej, tym lepiej. I tak proszę, przez parę minut oddychajcie świadomie, a ja nie będę Wam teraz przeszkadzał przez chwilę. Jeżeli pojawi się Wam jakakolwiek myśl, nie oceniajcie jej. Nie oceniajcie siebie. Zaobserwujcie ją i postarajcie się wrócić znowu do oddechu. I tak w kółko. Nawet ci, którzy medytują latami, ja już medytuję 5-6 lat, również te myśli w trakcie mi się pojawiają. Zatem wdech i wydech. Przy kolejnym wydechu upewnijcie się, że macie rozluźnione plecy, ramiona, puszczony brzuch. Rozluźnijcie swoją twarz. Poczujcie się trochę tak, jakbyście wyjęli wtyczkę od prądu. A jeżeli macie za dużo myśli, weźcie większy, głębszy wdech.
z pozycji i wzięli głęboki wdech. Każdy z nas pozwala
sobie to usłyszeć. Ale kiedy zrzucimy te wszystkie obawy, lęki, oczekiwania, wierzenia, to każdy dojdzie do tego punktu, do punktu, gdzie zrozumie, że wszyscy jesteśmy miłością. A kiedy zrozumiemy, że jesteśmy miłością, to zaczynamy po prostu siebie kochać. A kiedy zaczynamy siebie kochać, to zaczynamy kochać świat taki, jaki jest. Zaczynamy inaczej go rozumieć, inaczej na niego patrzeć. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Skup swoją uwagę na powietrzu, które wpada przez dziurki od nosa i wypada. I tak jeszcze parę minut. Ja wiem, że to, co teraz się dzieje na świecie, jest dla wielu bardzo trudne i bardzo ucierpi na tym gospodarka. Odejdzie wiele ludzi, wiele osób będzie cierpiało. Natomiast przez tę całą sytuację ludzie coraz bardziej się jednoczą, wykazują do siebie coraz więcej miłości. Globalnie czuję, że podnosi się nasza energia. Że ludzie zaczynają przemawiać coraz bardziej ludzkim głosem. Jest coraz więcej uprzejmości. Ludzie chcą sobie pomagać. Pomagając innym, pomagamy sobie. Wykorzystajcie ten czas, który was teraz spotkał, na to, aby obserwować, co się w was dzieje. Aby odkrywać siebie, aby dochodzić, a właściwie wracać do tego, co w nas było na samym początku. Bo tu właściwie nie ma odkrywania czegoś więcej. Tu jest powrót do tego, co już było. Dlatego, kiedy poczułem to uczucie 2 miesiące temu mniej więcej, to było jak odnalezienie zagubionego dziecka. Nieprawdopodobne uczucie. A teraz proszę, powoli kończąc, zlokalizuj, gdzie jest twoja świadomość. Najprawdopodobniej będzie w waszej głowie, pomiędzy uszami, za oczami. Zlokalizuj to miejsce, w którym podejmujesz decyzje, którym oceniasz. A następnie powoli postaraj się sprowadzać je niżej. Wyobraź sobie, że ten twój rozum, świadomość,
zaczyna schodzić niżej, jest na wysokości ust, wysokości szyi, schodzi jeszcze niżej i zmierza w stronę serca. Kiedy czułeś ten dreszcz w sercu, tę olbrzymią radość, która, no właśnie, która się rozprzestrzeniała. Poczuj to uczucie. Dam wam teraz kilkanaście sekund na jego zlokalizowanie. Poczuj, że ta energia, ten dreszcz, to światło, ta miłość zaczyna się rozchodzić najpierw na całe twoje ciało. Jasne, piękne światło, jeżeli chcesz je widzieć w innym kolorze, to śmiało. Następnie rozchodzi się na całe mieszkanie, na całe miejsce, w którym teraz jesteś. Świeci, promieniuje, roznosząc dobro dla innych. A teraz na całe miasto, w którym jesteś, zobacz to, poczuj, jak to uczucie, ta miłość, to światło zaraża inne istoty. Zaraża inne istoty w twoim mieście. A teraz rozszerz to jeszcze bardziej i poczuj, że idzie to na cały kraj, w którym jesteś. Czy to Polska, czy to Australia, czy to Niemcy, czy to Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania. Teraz poczuj, jak to uczucie emanuje na cały świat. Wysyłasz od siebie najlepsze, co masz, czyli miłość. Nie ma nic lepszego i piękniejszego niż miłość. Wysyłasz, czujesz, widzisz, jak ta miłość rozchodzi się na cały świat, promienie. Ja to widzę jako piękne, jasne światło. Teraz powoli, jeżeli ktoś się czuje już na ten moment, żeby oczy otworzyć, to ok, ale nie musicie jeszcze nie musicie, spokojnie. Teraz włączę wam przepiękny utwór, pełen miłości. Oh, it's so
pełen miłości, jak tylko ta reklama minie, przepraszam.
jeden z gości mojego programu. Bez względu na to, co kryje się dla was pod pojęciem Bóg, w co wierzycie, już jesteśmy wyjątkowi, bo Bóg ziemdostwa nie tworzył. Według mnie jedynym lekarstwem na wszystko jest miłość. Jest miłość. Obdarowanie jest obdarowywanie nią innych osób. Siebie. I to jest chyba jedyna rzecz, jaką możemy teraz robić, oprócz zaleceń rządu, żeby zachować ostrożność. Ja oczywiście wkleję link do obu utworów, które były w tle. Mam do was olbrzymią prośbę, abyście napisali, kto zaczynał medytację, kto pierwszy raz medytował dzisiaj z nami, kto nigdy wcześniej nie próbował, kto już próbował, też napiszcie. Chciałbym wiedzieć, jak to wygląda. Napiszcie, czy coś czuliście, czy przepraszam, niech tutaj lecę jeszcze w tle. Co czuliście, jak wasze odczucia? A mogliście coś czuć? Nie musieliście. Jutro zrobię taką medytację na kanale YouTube o godzinie bodajże 19:00 na moim kanale. Jeżeli możecie dołączyć do wydarzenia, które jest... Ja zmienię godzinę i datę tego wydarzenia, żeby teraz przesunęło się, bo chyba tak można na jutro. Jest wydarzenie opublikowane na Facebooku i na fanpage'u, na tym fanpage'u i na moim prywatnym Facebooku, gdzie możecie do niego dołączać, zapraszać inne osoby, żeby to grono osób, które chciałoby z nami medytować, bo może będę robił częściej taką medytację, żeby było nas więcej. Proszę, udostępniajcie ten live. Strasznie chciałbym szerzyć to, co mnie się pojawiło w życiu. Chcę, żebyście wiedzieli, że tam się zaczęło pojawiać strasznie dużo pięknych ludzi, pięknych historii i tam po prostu jest zajebiście. Tam się zmienia perspektywa. Mówię to ze łzami w oczach, bo przez kilkadziesiąt lat, 20 parę, odczuwałem wiecznie jakieś napięcia. Kiedy udało mi się zejść do pozycji serca, zrozumieć, kim jestem, po co jestem. Bezcenne. Ja podróżuję bardzo dużo, nie narzekam na brak pieniędzy. I to jest niczym, niczym w porównaniu do tego uczucia, kiedy chodzi się do serca. Więc bardzo wam dziękuję za obecność. Zeszło nam 57 minut, wręcz tak jak przewidywałem, miała być godzina. Więc Nitya Meditation, Boże, Ty nadal z nami jesteś, kochanie. No właśnie, bo ja jeszcze chciałem coś powiedzieć i to są te 3 minuty, żebym mógł o tym powiedzieć. Są przepiękne dusze, które, do których chciałbym, żebyście dołączyli. Jest to wspomniana już Nitya, czyli gość poprzedniego odcinka. Przepiękny człowiek. Jeżeli zrozumiecie to, co ona mówi, to właśnie tam jest ten raj. To wymaga uważności i cierpliwości, ale naprawdę to tam jest, tam gdzie ona mówi. Paweł Jan Mróz, też bardzo serdecznie polecam. Możecie obserwować te osoby na Facebooku. Ewa Ligman, fanpage nazywa się coś z pogodą szczęście, zapomniałem. Ale też zaraz wam dam link tutaj w opisie, znaczy tutaj w komentarzach. Ewelinka Stępni... głupie nazwiska, przepraszam, ale wstyd. Przepraszam was. Ewelina Stępnicka. W tej całym amoku. Ewelina Stępnicka, bardzo polecam. Tam jest dopiero miłość. Ta kobieta jest cały czas w sercu. Ona jak mówi, to widać, gdzie jest. Ona cały, tak jak ja przed chwilą mówiłem, to ona tam jest cały czas.
ja potrzebuję się teraz wyciszyć, żeby tam zejść. A ona jest tam cały czas, Ewelina Stępnicka, polecam, też zaraz otoguję wszystkie te osoby. Klaudia Pingo, czyli specbabka, która robi przepiękne medytacje, więc też serdecznie polecam. O Jezu, Ewelinka jest! Jest Ewelinka! Dzień dobry, Ewelina, jest Ewelina, więc jest Ewelina, możecie ją obserwować. Właśnie dostaję tutaj lajki, bardzo, o tak, komentarze bardzo dużo, możecie dużo dać lajków Ewelinie, to wtedy ona wyjdzie na górę i będzie łatwiej ją znaleźć. Ewelinka, ja w tej miłości, wibracji, w której byłem, gdzie nie ma, no właśnie, bo tam jak się jest, moi drodzy, to nie ma podziału na kobieta, mężczyzna, dobry, zły, heteroseksualny, homoseksualny, tam się po prostu jest. I to nie jest tak, że teraz się tłumaczę, bo mi wyleciało z głowy nazwisko Eweliny, tylko tam jest niesamowicie, naprawdę. I pracuję teraz nad takim projektem, który by pomagał ludziom tam zejść. Takie formy właśnie medytacji. Myślę nad tym, żeby to zrobić. Jezu, czytam was, czytam was. Przeczytam wszystko, co jest. Mam bardzo dużą prośbę do was. Jeżeli ktoś z nami się nie zgadza tutaj w komentarzach, a właściwie ze mną, to bardzo proszę, abyście nie odpisywali. Ja na pewno nie agresywnie, dlatego że agresją się nie zwalcza, bo to dwa razy więcej agresji, jak już parę razy powiedziałem. Ciemności ciemnością się nie rozświetli, tylko miłością. Ja też się staram nie reagować na zaczepki. Wychodzę z założenia, że osoby, które gdzieś zaczepiają, nie robią tego ze złej intencji, tylko ewentualnie z zagubienia, więc bardzo proszę, abyście nie atakowali, nie przedrzeźniali się i zostawiali serce pod takimi komentarzami i tyle. Wysyłali miłość, ale nie ironicznie, bo to bardzo ważne, żeby to wychodziło z serca, a nie z głowy, nie z ironii, nie z ego. No dobrze, kochani, to cudownie z wami było. Nie sądziłem, że będzie mi tak dobrze. W sensie, że bo nigdy nie prowadziłem takiej medytacji, aczkolwiek chciałem zrobić też takie publiczne medytacje, no ale przesunąłem ją ze względu na to, co się dzieje w kraju. Jutro o 19 na YouTube, ale spokojnie postaram się może jakoś te kanały połączyć. Ściskam was. Ale dużo miłości tu w komentarzach. To teraz zalewamy serduszkami takimi wklejonymi serduszkami. Tak, potrzebuję takich medytacji, zejście do serca jest najważniejsze, trzymam kciuki z sercem na dłoni. Jeszcze raz dziękuję i proszę więcej. Dziękuję tobie za to, że jesteś, widzisz, ja jestem, bo wy jesteście, gdyby was tu nie było, gdyby mnie nie było. Boże, moja ciocia łzy, dzień dobry ciociu, Małgosia Bernatowicz, ta Małgosia z tym przepięknym głosem, Boże, to jest taki dar. Jak ja bym chciał śpiewać, Małgosiu, tak jak ty. Dzień dobry, pani Aniu. Spóźniła nam się pani trochę na medytację, bo pewnie jest pani w pracy, więc może później pani sobie ją odtworzy. Miłego, spokojnego dnia dla wszystkich. Jutro jest Ewelinka o 19, może inna godzina. Oh my lord, nie wiedziałem rzeczywiście. To może ja zrobię o 20. Jutro ja zrobię o 20 w takim razie na YouTube moją medytację, żeby się nie zakleszczyć z Eweliną, a może o 18? Ja zrobię o 18? Kurde, nie wiem. Nie, zrobię o 20. Dam posta. Ściskam was. I za chwilę wklejam tutaj wszystkie osoby, które warto obserwować, a także... O, Małgosia, o, kochany, musimy pośpiewać razem. Nie, kochani, nie zmieniaj godziny. Zaraz do ciebie zadzwonię, to porozumiemy się i zdecydujemy, kto, o której robimy, żebyśmy... Nie, Łukasz, ja zmienię godzinę, kocham cię. I to jest cała Ewelina. To je, ona wszystko odda, żeby po prostu dla kogoś. Nie, kochani, ja zmienię... O, teraz ciekawe, bo to ja zmienię godzinę. To jest trochę tak, jak mi kiedyś ktoś opowiadał, że jak się wznosi zdrowie... Jak są dwie osoby, które znają pewną zasadę, a ta zasada polega na tym, powiedzmy, że to jest kieliszek i to jest kieliszek z winem, że się stuka, tak? Co? Przepraszam. Do you believe that hard work is what it takes to be successful? Czy wierzysz to, że ciężka praca doprowadza do sukcesu? Ja jestem przykładem, że nie. Kochani, to jest wierzenie.
Rupo 19, 18 jest Nitiem. A Boże, tak dużo jest, dobrze. Jejku, ta, o Jezu, Nit, ja też robię rzeczywiście 18. To ja zrobię o 19 albo o 20. Ale a propos tego, kto teraz zrobi o 19 albo 20, jest taka zasada, że jak ktoś ma wino i robi toast, jeżeli zna tę zasadę, to polega na tym, że żeby oddać szacunek drugiej osobie, poniżej się stuka. Tak? Ale jak dwie osoby się spotkają, które znają tę zasadę, że żeby oddać szacunek drugiej osobie, z którą się wznosi toast, i bierze poniżej, to wygląda to tak. I schodzi do dołu, bo każdy chce niżej. No i teraz zobaczymy, jak dwie osoby z pozycji serca, ja i Ewelina, spotkały się, kto zrobi o 18, kto zrobi o 19, a kto zrobi o 20, kto komu ustąpi. Każdy chce ustąpić wszędzie i wtedy co się stanie, tak? Kochani, kocham, całuję, dziękuję. Jutro się widzimy o 19 lub o 20. Zaraz to wszystko uzgodnię. Zmienię wydarzenie na Facebooku, datę i godzinę. Dam linki wszędzie, więc będziecie mogli zobaczyć również na moim Instastorze. Ściskam, pięknego dnia i dziękuję za wszystkie piękne komentarze.